trwa trzeci odcinek czwartego sezonu Ninja Warrior Polska. Dziewięcioro zawodników rywalizuje na torze półfinałowym. Emocje są na pewno coraz większe. Wracamy na tor. Mamy kolejnego półfinalistę trzeciego odcinka Ninja Warrior Polska, Mateusz Strupiński. No to Mateusz, czy ty będziesz tym pierwszym, który pokona ten tor? Zrób to! Ale zobacz, jak on zmierzył wzrokiem już pierwszą przeszkodę, ten bieg parkurowca. Czas na ruchowe monety. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Tak, trzeba postawić tę nogę centralnie. W innym wypadku byłby lot do wody. Nie chcę tracić tempa. Trzy. Miejmy nadzieję, że pierwszy zawodnik, który w tych półfinałach pokona tę przeszkodę. Pamiętajmy, ta trzecia i czwarta przeszkoda, one są ze sobą połączone. Tam nie ma miejsca na odpoczynek. Cały czas trzeba wisieć na rękach. Pierwsza część pokonana, druga już teraz. No to jest ten newralgiczny moment. No to dajesz, Mateusz! Nie! Co się dzieje? Historia na torze Ninja Warrior Polska. To jest półfinał, moi drodzy. To nie są przelewki. Chyba nawet nie doskoczył specjalnie z tym drążkiem Mateusz Strupiński. Może padł ofiarą własnego, tego szalonego tempa, tak? Nie trafił drążkiem. Oj, zły. Nie tak wyobrażał sobie półfinał. Tutaj trzeba z taką pełną agresją zarzucić na te haki, tak agresywnie. Skaczesz czy ryby łowisz? Żeby się wbił ten drążek w haki. Wiem, co mówię. Zbyszek, pokaż nam, że...